Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione w sklepie KiK, w New Yorker i w C&A. Zacznę pokazywać od zakupów zrobionych w sklepie KiK. Pierwszy zakup to jest właśnie moja opaseczka, właśnie ta w kwiatuszki. Ubrałam ją, ona jest w cenie euro 90. Te taka w te różyczki. Była jeszcze w ciemniejsze, w taki ciemny róż, a mi się spodobało taki i jeszcze na tusi chcę kupić. Takie same różyczki mam w planie właśnie kupić, albo jak nie będzie, no to wtedy coś innego, albo kupię tą samą, najwyżej gumkę, tylko jakoś tak zrobię, żeby była krótsza. Mi się strasznie spodobało, bardzo fajna jest ta opaseczka do sukienki, a mam takie fajne dwie sukienki w różyczki, to by bardzo pasowało na lato. Kolejne z KiKa to mam na tusi na przeciwdeszczowe za 5,99 takie spodnie kupione. Ona jest na 5-7 lat. Takie spodnie kupione przeciwdeszczowe do przyszłego roku będą, o ile się nie wytrą. Kolejne to mam kupiony płaszczyk przeciwdeszczowy dla natusi. To jest też na 5-7 lat w cenie wow, 7,99. Taki płaszczyk mam różowy w cenie właśnie 7,99. W środku jest siwy, z takiego materiału, z kapturkiem. Bardzo fajny jest ten płaszczyk i ma fajne właśnie to, o, tutaj te kwiatuszki, motylki, taki bardzo słodziutki ten płaszczyk jest. On będzie i na ten rok, i na przyszły rok ten płaszczyk będzie. Mi się ten płaszczyk strasznie spodobał, bardzo fajny, niedrogi. Do szkoły będzie miała super, mi on się bardzo podoba. Z tymi kwiatuszkami. Kolejne to jest bluzeczka. Bluzeczka też właśnie zakupiona w sklepie KiK za 3,99. To jest w takie paseczki z myszką Miki. Bardzo fajny, taki delikatny materiał. Tu ma właśnie takie świecące. Ta kokardka taka świecąca jest. Jest fajny nad z tym takim wykrojem. Z tyłu jest właśnie taki dłuższy i tu z przodu takie krótsze ma, ale bardzo fajne. Mi się podobają te koszulki, co właśnie mają z tyłu ten taki dłuższy wykrój. Są dłuższe po prostu. Fajne. Taka fajna, słodziutka. Ja w ogóle lubię ciuchy, paski fajne. Do plecaka będzie na tusi pasował. Kolejne to kupiłam sobie. Natasia podkreśliła, mama, ale to jest Barbie. No i co, mi się podobały. Za 2,99 takie skarpetki w Barbie, 3 sztuki. Tutaj jest siwe, czarne, no i takie też siwe z Barbie. Tutaj siwe właśnie z czarnym napisem Barbie, tutaj siwe z różowym napisem Barbie, no i tutaj Barbie czarne skarpetki. Mi się podobały. Kolejne to są takie getry, na tusi się spodobały za 3,99. Są to takie mazajkowe, można by nawet samemu takie coś zrobić. Tutaj ma takie koroneczki zakończenie. Były jeszcze bluzeczki do tego, ale te bluzeczki mi się jakoś nie podobały. Tylko wzięłam te spodenki. Nawet fajne, nacie się spodobały, to wzięłam. Były jeszcze takie inne, ale tamtych nacia nie chciała, no to ja nie będę brała to, co jej się nie podoba, bo to bez sensu. Kupiłam taką zwykłą bluzeczkę za euro 59, taką bielutką, zwykłą bluzeczkę. Też bardzo fajna, bo czasami jakieś tam spodnie chcę, czy tego ja bluzki nie mogę dopasować, a biały będzie do wszystkiego pasował, więc kupiłam też jedną białą bluzeczkę. I co jeszcze z KiKa? Z KiKa to wszystko. Powiem wam, że KiK mamy otwarty od zeszłego poniedziałku i ten
Chciałam, dobrze, że otworzyli. Na mnie coś tam na tasi dokupiłam. Najważniejsze te spodenki. Spodenki, bo ona żadnych spodenek już nie ma, nie? Nie wiem, najwyżej by, nie wiem, z jakichś tych dłuższych getrów, co już takie nie za fajne są, no to bym je skróciła, jakby w razie w, jakby nie było. Ale te fajne. Jakie spodenki ma w razie co? Kolejne to są ciuchy takie już dla mnie. To są z sklepu New Yorker. I to jest taka zwykła bluzeczka. Ja tą bluzeczkę wcześniej miałam kupioną też, ale w kolorze białym za 6,99. Ja już wcześniej właśnie kupiłam, tylko że właśnie w białym kolorze, a teraz mam taki... No, była jeszcze czarna bluzeczka, ale ja nie lubię coś białego, jak coś widzę białego na czarnej bluzce, dlatego nie wzięłam. Ogólnie lubię czarne, ale wzięłam tą, też jest bardzo fajna. I kolejne z New Yorkera, to wzięłam taką zwykłą bluzeczkę sobie za 3,99. Siwą, taką bluzeczkę za 3,99. Mam już tą bluzeczkę też białą, ale chciałam jeszcze jedną taką właśnie tutaj w te koroneczki. Tutaj ma takie koronki. Taka zwykła bluzeczka. Powiem wam, uwielbiam takie zwykłe bluzki koronkowe. No ogólnie zwykłe takie na ramionczkach bluzeczki, bo one na lato są dla mnie najwygodniejsze. I kolejne, przedostatnie, to są spodenki. Spodenki są w cenie 19,99 €. To są takie spodenki niebieskie, właśnie taki jasny niebieski. Tutaj właśnie ma takie trochę przetarte z kieszonkami na zameczek. I tutaj właśnie mają koroneczki. No i tutaj takie. Mi się one strasznie spodobały, przymierzałam jeszcze ciemne niebieskie, ale na to się mówiła, że w tych lepiej, mama, bo się zastanawiała właśnie nad tymi ciemnymi niebieskimi, a na to się mówiła, żebym wzięła sobie te jasne, no to wzięłam te jasne. I ostatni mój zakup, napiszcie mi właśnie, czy też lubicie takie spodenki, takie właśnie z koroneczkami. Ja lubię takie, one latem tak słodko wyglądają. Fajne takie są. Albo takie całkiem zwykłe, proste bluzeczki na ramionczkach. I ostatnie, szukałam właśnie jakąś nową sukienkę sobie, coś, albo takie coś, spodnie, bluzka, takie razem złączone, kombinezonik. Ale jakoś nic w tym New Yorkerze nie mogłam sobie upatrzeć. Jedną w różyczki sobie przymierzyłam, ale wyglądałam strasznie. Masakra, tak się śmiałyśmy. No masakra. I kupiłam taki za 16,99. To jest taki komplecik na ramionczkach, czarny. To są takie, tutaj są spodenki. Tu są spodenki. Tutaj właśnie ma na zameczek z tyłu. Tu jest właśnie na zamek. I ono ma fajnie, bo tutaj jest ta bluzka taka z koronkami. Nacia, pierwsze co, to zwróciła uwagę na bluzeczkę, na tą bluzkę z koronkami. Ona mówi, wow, mam, ale super. Jej się najbardziej właśnie ta koronka spodobała, że bluzka fajnie wygląda i to jest takie spodenkowe. I też bardzo fajna właśnie będzie, będę to nosiła właśnie na lato. Jak wiosna teraz, no teraz akurat jest, dzisiaj mam 22 stopnie, dzisiaj będzie bardzo cieplutko, to nawet mogłabym, jakby się uparło, to dzisiaj ubrać, ale ja muszę trochę się opalić. Te moje nogi na balkonie muszę opalić, bo ja to się źle czuję, jak mam takie blade nogi i tak no wejść do sklepu. Ja muszę troszeczkę pierw się opalić tutaj i wtedy sobie ubiorę. A dzisiaj ma być naprawdę cieplutko. No, a te fajne. Taki... no, i tu mam jeszcze takie buciki, sandałki dla Natasi. To jest firma Cupcake. Ciasteczka czy babeczki.
No i one były w cenie 14,99 euro. To są takie, to jest właśnie kupione w Deichmannie, te sandałki. To są takie, Natasia sobie wybrała, tutaj właśnie mają taką podeszwę różową. To są właśnie takie tu na zapięcie, tu ma na tą rzepę przylepianie. Takie brokatowe, bardzo fajne. I tu ma to fajne, że nie jest takie śliskie, że jak noga się spoci, to nie będzie jej się wyślizgiwać. Bardzo fajny, taki przyjemny ten materiał jest. Uwielbiam takie buty, bo na lato są super. Bardzo fajne takie. Były jeszcze inne. Natasia lubi jeszcze z tą Biedronką, ja zawsze zapominam tą bajkę. Cut me wine, cut me. Ach. No, zapominam, ale Natasia tamtej nie chciała, były jeszcze inne, to też nie. Najbardziej te sandałki się jej spodobały i mi się wydaje, że dobry wybór zrobiła, bo naprawdę fajne. My też dużo spacerujemy, to takie sandałki są naprawdę na spacer, taki dłuższy też fajny. I tu ma właśnie taki kwiatuszek, jest czesłodziutki, bardzo fajne. Ale sandałki naprawdę są śliczne. Mi one się bardzo podobają. Jakby były jeszcze dla mnie takie, to bym też sobie wzięła, byśmy miały takie same. Ale bardzo fajne, słodziutkie. Dobra, z tych moich zakupków to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcielibyście być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!